No właśnie. Ubisoft, firma, którą chwalę, a zarazem nienawidzę. Za dziecinne, słuchajcie, błędy i przede wszystkim za niedopracowane gry i serwery, które utrudniają spokojną zabawę w ich produkcji. Ale teraz przejdźmy do gry UBOT, polskiej firmy Deep Water, o której bardzo mało można się dowiedzieć, ale fakty, słuchajcie, są takie, są następujące. Gra UBOT jest robiona przez polską firmę i jest to fakt, który ogromnie mnie osobiście cieszy. Po drugie, będzie to wielki powrót do przeszłości, a więc symulator łodzi podwodnej podczas II wojny światowej. Po trzecie, oprawa wizualna w poprzednich częściach serii Silent Hunter była znakomita, a więc tym razem będzie, mam nadzieję, doskonała. Po czwarte, gra ma mieć swoją premierę w styczniu w 2018 roku, a więc w okresie totalnego zastoju branży gastronomicznej, a więc będzie czas, by popływać. UBOT to połączenie Silent Huntera, jeśli chodzi o symulację i zasady rozgrywki, oraz Fallouta Sheltera, jeśli chodzi o spojrzenie na swoją łódź, którą widzimy z boku i poruszamy się po niej w linii prostej, właśnie jak w grze Fallout Shelter. Będziemy jako gracze musieli uczestniczyć w codziennym życiu załogi. To cieszy mnie, słuchajcie, najbardziej. Będziemy musieli z każdym tam z naszej załogi, z marynarzem, rozmawiać, pomagać mu w jakichś trudnych tam sytuacjach psychicznych. Będziemy musieli psychologa wysyłać do poszczególnych marynarzy. Będziemy musieli dbać w ogóle o morale całej załogi. Znaczy całej, w sensie takiej, że z każdym z osobna będziemy musieli ich wyżywić, zapewnić im jakieś, nie wiem, przyjemności podczas całej podróży i wiele, słuchajcie, innych aspektów, które będą właśnie w tej grze bardzo ważne. Patrząc na gameplaye, widać, że główna część zabawy toczyć się będzie na pokładzie okrętu, który ma być wiernie odwzorowany, ale nie można, słuchajcie, zapominać o tym, iż i grę UBOT dosięgnęła choroba sandboxowej gry. Choć w tym przypadku jest to zrozumiałe, jeśli chodzi o mnie, jestem oczywiście na tak. Swobodna rozgrywka, o której mówią producenci, niesie swoje plusy, ale i minusy. I tych minusów boję się najbardziej, a dokładniej chodzi o dynamikę podczas patroli i wykonywania misji. No ale zostawmy ten problem, słuchajcie, producentom. Na dzień dzisiejszy wiedza o samej rozgrywce jest znikoma, raczej królują na portalach internetowych bardziej domysły i spekulacje, lecz wierzę w to, że kolejna gra naszego studia okaże się wielkim hiciorem i wielkim powrotem gier w uniwersum II wojny światowej. Gra UBOT powstaje przy czynnej współpracy, słuchajcie, z firmą Playway, wydawcy tego tytułu, gdzie razem z Deep Water prowadzą zbiórkę na Kickstarterze. Jeśli macie ochotę wspomóc naszego producenta, to serdecznie zapraszam, a teraz zapraszam na wspólne obejrzenie gameplaya z gry UBOT. Słuchajcie, to będzie moc piekielna. Naprawdę. Już to czuję. Muss auf diese Koordinaten setzen. Jawohl. Ich liebe Alkohol. Jawohl. O, wizualnie, słuchajcie, efekcik jest całkiem. No teraz widzicie, jest Fallout Shelter, a więc taka perspektywa z przekroju całej łodzi.
sonar. Coś jest. Muzyczka od razu. Jest. Słuchajcie, naprawdę coś czuję, że to będzie po prostu gra na setki godzin, na setki. Po prostu uwielbiam, nie? Nawet sobie myślałem, żeby włączyć sobie, pograć sobie w Silent Huntera, ale kurde, jakoś czasu mi brak. Nie widzą. Dziwne, prawda? Już powinni wypatrzeć peryskop. No, ale to słuchajcie, to gameplay pewnie taki na pokaz zrobionie. O i to. Znaczy nie wiem jak tam w ogóle była tam historycznie, ale mi się wydaje, że z takiego bliska tak nie za bardzo ta torpeda by mogła wybuchnąć. Ale nie wiem, tutaj nie chcę tutaj absolutnie nic tutaj pierdolić głupot, bo nie mam zielonego pojęcia. Ale to muszę sprawdzić. Ale mi się wydaje, że nie. Pierwsza poszła. I poszła druga. Te wybuchy, słuchajcie, te uderzenia torpedy, tak mało efektowne. Ale to mi się wydaje, że to wszystko jest w fazie produkcji, a więc tutaj też przymrużmy troszeczkę oko na ten, na te takie uchybienia. Ale wizualnie, ogólnie, słuchajcie, fale, morze, ocean, jak najbardziej na plus. Imersja też, słuchajcie, czuję ten klimat, będzie też zajebista, niewątpliwie. Muzyczka, dźwięki, odgłosy i tak dalej. O kurwa, mgiełka, patrzcie na to, nie? Yeah. Kapitan. No, duża mgła. To nie rokuje zbyt dobrze, słuchajcie. Tym bardziej na wodach. Gdzieś odbywają jakieś, słuchajcie, przypychanki wojenne. Szczególnie dla łodzi podwodnych to jest, że powiem, zgubne. Czytałem kiedyś książkę polskiego pisarza, Burza nad Pacyfikiem bodajże. Ona była gdzieś taka, słuchajcie, gruba. Ona miała tam z kilkaset, jak nie tysiąc, dwa tysiące, słuchajcie, stron. Tam właśnie były różne opowieści na temat konwojów. Właśnie podczas II wojny światowej to były nawet dwie tomy. Po prostu zajebista książka, naprawdę. Polecam wszystkim takim maniakom historii jak ja. A teraz słuchamy. Tu nic nie ma. O, proszę. Coś niewątpliwie jest. Aha. Jakaś grupa uderzeniowa. Przed nimi, tak? Wyłączyć światło. A to już chuj, za późno. No, to już ich tam mierzyli. Fajnie to wygląda, naprawdę fajnie. To mi się bardzo podoba. Takie spojrzenie na okręt. O, już chuj. Już jest po.
już jest. Słuchajcie, błąd, taki los, wiele takich historii tam można było właśnie w tej książce, słuchajcie, poczytać, jak to... O, już, ataki bombowe, bomb głębinowych, a to już jest po zawodach. Czy my to będziemy wszystko w stanie ogarnąć? Każdego członka załogi. No ale to już jest po łodzi, to już nawet nie ma... No dokładnie. Choć obejrzymy teraz sobie drugą. Jakąś zajawkę tej gry. Tylko to jest, słuchajcie, gameplay z 2016 roku. To chyba takie początki tejże gry. Ja pierdolę. No szczerze, doczekać się nie mogę już. 4000 pod kilem. A czujecie to? Czujecie? O kurwa, słuchajcie, tutaj chyba coś czuję, że spędzimy naprawdę setki godzin. O, tu jakiś okręt. Jest on namierzony. Kurwa, ty, gdzie on się wynurzył? Co to? A, tutaj różne typy misji, jakie będą nas czekać. Zdobywanie okrętu, teraz jest tutaj, widzę... Konwój. Peryskop. Atak na konwój. Tu jakiś handlowiec. O, coś słuchajcie, a la Silent Hunter, nie? To też tak mniej więcej to wszystko wyglądało, jak jakiś okręt się spotkało, można było zobaczyć w dzienniczku, co to jest za okręt. A więc tutaj widzę, że... No, namiary są wzięte. Jaka prędkość? O, proszę. Dobre, dobre. A więc samo już ręczne wyrzucenie, słuchajcie. Ręczne ustawianie torped. Ciekawe, jak to się sprawdzi. Wszystkie torpedy ustawione. Rohr 1, bewässern. Patrz, poszedł. Rohr 2, bewässern. Poszła druga. Rohr 4, bewässern. Czwarta. Rohr
1 bewässert. Dojdzie. Rohr 2 fertig. Rohr 4 fertig. A nie, to były zalane, słuchajcie. Tak, to było zalewanie. A teraz jest odpalenie torped. Płyną, płyną, trafią. Minęła. Jest, diabła. I kolejna diabła. Ty patrzcie, ponton wodują chyba, co? Czy mi się wydaje? O, chuj, idzie na dno. Niezłe, naprawdę niezłe. Iron Man. Verlassen Sie das U-Boot! Begeben Sie sich zum Notausstieg! Ja pierdolę. Ty, no nie gadaj, że jeszcze będziemy, kurwa, naprawiać sami, kurde, łódź. A, to jest zalewa. O, cholera. Niezłe, niezłe, niezłe. Ich habe die Luke geöffnet und wir konnten das Boot verlassen. Der Druck war tödlich, aber einige von uns haben es trotzdem bis an die Oberfläche geschafft. Deep Water Studio. Captain, neue Befehle aus der Zentrale. Vielen Dank. Zurück an die Arbeit. Alarm! Auf Gefechtsstation! Kurs setzen. Bestätigt. Weichen stellen. Schneller, schneller! Motoren bereit. Oh, kurwa, zapierdala. Hilfe vom Hauptquartier anfordern. Bestätigt. Feindliches Schiff am Horizont. Dwa amerykańskie. Meereskundtiefe. Es ist ein US-Konvoi. Bestätigt. Weichen stellen. Kurwa, energii mało, żeby naładować, słuchajcie, baterie w łodziach podwodnych. Właśnie za czasów II wojny światowej trzeba było najpierw wypłynąć i naładować dopiero baterie. Była rzecz, słuchajcie, najważniejsza. To jakiś konwój, tak, czy coś? Konwój, tak. Konwoje, słuchajcie, składały się, to bywało z tym różnie, naprawdę. To były raz kilkanaście, czasami dochodziło nawet do kilkuset statków, okrętów w jednym konwoju. To wszystko zależało właśnie tutaj od potrzeb, bo tam wiadomo, że największe konwoje to były między Stanami Zjednoczonymi a Wielką Brytanią podczas II wojny światowej. Niemcy bardzo chcieli tutaj zdobyć ten rejon. No i tam naprawdę zniszczyli po prostu kupę konwoi. To tam po prostu działa się totalna masakra, szczególnie jeżeli chodzi o konwoje. Ty patrz, oni już strzelają. Pierdolę. Patrzcie, jak idzie. Poszła druga. No, czy ta gra mi się wydaje, że to będzie taki po prostu kopia Silent Huntera w nowym wydaniu.
to jest coś chyba, na co kurwa czekałem w tym 2018 roku. Słuchajcie, żadna gra nie będzie dla mnie tak ważna właśnie jak ta. Będę ją stale obserwował. Jej rozwój, gameplaye i inne cuda, Bianchi poszedł na dno. O. Ale tu już Amerykańcy, niszczyciele, ruszają do ataku. Zbyt blisko, znaczy się przynajmniej, tak mi się wydaje, takie ataki powinny być na bardzo dalekie odległości, żeby był czas na ucieczkę, tak właśnie robiły uboty. O, tutaj widzicie jakieś problemy na okręcie. Tu kurwa toną. Tam chuj, coś się dzieje. Torpedownia cała zalana. Słyszycie? Nad nimi. Albo i nie. Motoren tauschen. Bestätigt. Oddalili się od konwoju. I się wynurzają. Nie, tam jakiś kurwa jest. No ciekawa, słuchajcie, gra. Naprawdę ciekawie się zapowiada. Ciekawa gra. Mam nadzieję, że wam również się podobała. Przynajmniej te pierwsze gameplaye, pokazy tej gry. Cały czas będziemy, słuchajcie, na bieżąco śledzić tą grę. Jak to czasami, słuchajcie, warto wejść sobie na internet, poszperać, poszukać nowe filmiki, zapowiedzi nowych gier. Czasami pojawiają się tam gry, których my nawet na razie nie mamy zielonego pojęcia. Niestety niektóre portale internetowe z grami pokazują, informują tylko o tych grach takich wielkich, słuchajcie, a mi się wydaje, że o takich grach właśnie tego typu powinno się częściej mówić, bo to naprawdę jest po prostu wielka rzecz, powrót do, słuchajcie, Silent Huntera w nowej odsłonie przez nasze polskie, słuchajcie, studio Deep Water. Za nich trzymam kciuki. Oby się udało. A ja was serdecznie pozdrawiam. Do zobaczenia na moim kanale.